Cześć, witajcie! Ja jestem oczywiście Goldzor i dzisiaj witam was bardzo serdecznie w materiale, w którym przedstawię wam przecieki odnośnie trzeciego sezonu w Call of Duty Modern Warfare, pierwszego tak naprawdę od początku sezonu w trybie Warzone, bo Warzone pojawił się w trakcie sezonu drugiego, także ten sezon trzeci będzie takim pierwszym pełnoprawnym, pełnym sezonem w Warzone. Jeżeli chcecie oczywiście więcej tego typu materiałów, no to łapka w górę, to będzie od razu widział, że chcecie częściej tego typu filmy oglądać. No i jeżeli nie subskrybujecie, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Jeżeli po prostu lubicie Call of Duty, lubicie grać w Warzone, to jest kanał dla was. Moi drodzy, zaczniemy sobie od takiej kwestii bardzo kosmetycznej. Zresztą większość z tych tutaj rzeczy będą mimo wszystko kosmetyczne. Natomiast słuchajcie, być może o tym nie wiecie, natomiast w sekcji koszary, postępy w rangach, mamy tak zwane rangi oficerskie. One występują od tak jakby sezonu 0, bo ja gram od sezonu 0. I jak widzicie, polegają one na rozwiązywaniu challenge'y. Każda taka ranga oficerska to jest jeden challenge, na przykład tutaj 150 razy zabij dowolnym karabinem szturmowym, tutaj 35 razy zabij wroga, bla 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 bla. Łącznie jest ich 100 i co każde 10 rozwiązanych, jak widzicie na samym dole, progresuje wam się emblemat. Emblemat, który zdobywacie przez cały sezon trwania karnetu. No i na końcu ten 10 poziom, czyli najwyższy poziom emblematu, którego akurat w sezonie 0 nie mam odblokowanego, jest animowany. Każdy z osobna jest taki sztywny, po prostu stały, natomiast ten ostatni to jest animowany i to jest taka najbardziej rozszerzona wersja. W sezonie na przykład pierwszym, jak widzicie, je już tutaj ukończyłem wszystkie. Co prawda tutaj na zbliżeniu nie jest animowany, ale gdy wejdziemy sobie w emblematy, to widzicie go o tutaj. To jest właśnie ten sezon pierwszy, 10 emblemat animowany za wykonanie wszystkich rang oficerskich sezonu pierwszego. Jeżeli chodzi o sezon drugi, to w moim przypadku też jestem blisko ukończenia tego wszystkiego. 4 dni mi na to zostało mi tutaj 2, 4, 5, 6, 7 challenge'y, także mam nadzieję, że uda mi się je wykonać. Jeżeli tak, to będę miał również emblemat animowany za sezon drugi. No i w sezonie trzecim pojawią się oczywiście kolejne nowe rangi oficerskie i teraz na ekranie widzicie te emblematy, które będziecie dostawali za progresowanie właśnie tych challenge. Co prawda nie ma tutaj wersji animowanej, są tylko po prostu zdjęcia, natomiast no jak widzicie, w sezonie trzecim dominuje tutaj kolor czerwony, na przykład w tym drugim, jak widzieliście, był zielony, tutaj jest czerwony i tak się te odznaki prezentują. Swoją drogą, jeżeli nie ukończyliście jeszcze karnetu bojowego za sezon drugi, to radzę się pośpieszyć, tym bardziej, że teraz mamy double exp na wszystko, czyli nawet na te właśnie tiry w karnecie bojowym, także jeżeli jesteście gdzieś daleko, no to grajcie, bo już nigdy później nie będziecie mieli szansy na odblokowanie tej zawartości tutaj na ostatnich levelach. Ja już ten sezon drugi karnet ukończyłem dosyć dawno temu, no bo ja w Koda gram, no tak jak mówię, dosyć dużo, także u mnie to nigdy nie było problemem ukończenie tego karnetu, natomiast przypominam, że zostały 4 dni i 4 godziny 49 minut w momencie, gdy to nagrywam, czyli nawet mniej w momencie, gdy to oglądacie, na ukończenie karnetu bojowego, także miejcie to z tyłu głowy, bo już za niedługo sezon trzeci. A jeżeli chodzi właśnie o sezon trzeci, to moi drodzy, pewien użytkownik na Reddicie jakiś czas temu opublikował przecieki, które wynalazł w plikach gry, które tam, że tak powiem, znalazły się wraz z ostatnim update'em. Przewidział on wtedy przede wszystkim to, że za niedługo pojawi się niespodziewana premiera Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Co się stało kilka dni później? Pojawiła się właśnie odświeżona wersja Modern Warfare 2. Także jest to bardzo wiarygodny przeciek. No i teraz te przecieki bezpośrednio związane z sezonem trzecim wam tutaj przedstawię. Przede wszystkim w sezonie trzecim możemy oczekiwać przynajmniej dwóch nowych map w trybie multiplayer. Będzie to przede wszystkim mapa z oryginalnej pierwszej części Modern Warfare, Backlot, bardzo popularna mapa, według mnie bardzo dobrze, że tak powiem, wpasuje się w
Modern Warfare 2019. Kolejną mapą będzie Village, mapa z Modern Warfare 3. Dosyć ciekawy wybór, bo to nie jest taka mapa, o której ludzie by wspominali latami, że jej brakuje, a jednak się pojawi, także to jest jak najbardziej warte odnotowania. Pojawią się też oczywiście nowe bronie i te nowe bronie będą standardowo jak do tej pory za darmo dla wszystkich, tak więc żeby je odblokować będzie wystarczy, prawdopodobnie będzie trzeba wbić tylko jakiś level w karnecie. Dla porównania w sezonie drugim, żeby odblokować te dwie nowe bronie, trzeba było dojść do poziomu 31, bo na 31 był Striker 45, a na poziomie bodajże, no właśnie, 15 był Grał 556. Także to pewnie będzie analogicznie na podobnej zasadzie zrobione i będzie to za darmo. A tymi nowymi brońmi jest SKS. Tutaj jest, że tak powiem, w klasie snajperskiej opisany. To jest taki półautomatyczny karabin. No właśnie nie do końca snajperski, ciekawy jestem jak oni go tutaj przedstawią, że go wrzucają w kategorię snajperską, natomiast taki karabin się pojawi. Oraz pojawi się też nowy pistolet Renetti z amunicją 9 mm, również półautomatyczny. Dużo ludzi porównuje go do Rafiki, popularnej Rafiki chociażby z MW2, także też jestem ciekaw jak to wszystko będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o nowych operatorów, tak jak w przypadku sezonu drugiego, tymi nowymi operatorami byli przede wszystkim Ghost oraz tutaj Thorn, tylko że nie, no w sumie nowym operatorem był tylko i wyłącznie Ghost w karnecie, a później w sklepie pojawił się Mace, którego widzicie tutaj. Tak w przypadku sezonu trzeciego nowymi operatorami jest Alex oraz Ronin. Kompletnie nie wiadomo jednak jeszcze jak te dwie postacie będą wyglądały, no ale możemy się spodziewać również właśnie tych dwóch nowych operatorów, no i oczywiście nowe skórki do obecnych operatorów, które mamy w grze. Teraz wiadomość, która ucieszy pewnie sporą część z Was, cieszy też mnie. Pojawią się różnego rodzaju playlisty w trybie Warzone. Przede wszystkim pojawią się duosy, w końcu będzie można grać 2-2. Pojawią się quady, w końcu będzie można grać po 4. Pojawią się również takie czasowe tryby, jak chociażby one tutaj są nazwane, jak na przykład Battle Royale High Action, Battle Royale Shooty Snipers, Battle Royale One Shot, Realism Battle Royale, Hardcore Battle Royale i tak dalej, i tak dalej. W wielkim skrócie te tryby polegają na przykład na tym, że w grze możemy grać tylko snajperkami i shotgunami, w grze możemy tylko, że tak powiem, lutować, czyli bez zrzutów zaopatrzenia, to co zlutujemy tym gramy, czyli nie ma po prostu zrzutów zaopatrzenia na mapie. Realizm Battle Royale to jest tryb, w którym, że tak powiem, nie ma w ogóle HUD-u i nic nie widzimy, nie widzimy mapy, nie widzimy czegokolwiek, a headshoty są dużo bardziej śmiercionośne niż dotychczas. Hardcore Battle Royale to już w ogóle sobie nie umiem wyobrazić, bo to jest to samo, o czym powiedziałem, tylko że wtedy nawet headshoty nie mają zbyt większego znaczenia, bo większość broni zabija na kulkę, moi drodzy, także kompletnie nie wiem. Nie wiem jak to będzie miało wyglądać. No i te inne tryby, ponoć ma też się pojawić tryb nocny, co już byłoby totalnym hardcorem, no ale tego też możemy się gdzieś tam w niedalekiej przyszłości spodziewać. Ma się też pojawić ponoć kod twórcy, coś podobnego jak w Fortnite'cie, także to jest ciekawa kwestia. No między innymi dla takich osób jak ja, które gdzieś ten content tworzą, wtedy wy będziecie mogli korzystać z takiego mojego kodu twórcy i to będzie mi w jakiś sposób pomagało. No i to w zasadzie tyle, bo ta reszta to już jest związana właśnie z Modern Warfare 2 Remastered, które faktycznie się pojawiło, zresztą do tej pory w sklepie dalej można zakupywać bezpośrednio zremasterowaną wersję popularnego MW2 wraz z na przykład skórką oryginalnego Ghosta właśnie z jednej z misji z kampanii w MW2, no i tutaj też inne rzeczy, także no jest to bardzo, bardzo wiarygodny przeciek tutaj od pewnego użytkownika. Ja już się nie mogę doczekać, nowy sezon za mniej niż tydzień, napiszcie czy wyczekujecie, ja jak najbardziej, no i widzimy się oczywiście już w kolejnych materiałach, jeżeli ten Wam się podobał, to przypominam, łapka w górę, no i widzimy się, tak jak mówiłem, w kolejnych filmach. Mówił Goldzor, na razie!